Proszę Państwa, no chyba, żeby ci Izraelici wyli z kosmosu. Bo na przykład, gdyby wyli z Marsa, a nie od Adama i Ewy, no to by może nie zabiliby Jezusa. Może by to nie dotyczyło historii Jezusa. Ale ponieważ pochodzą od Adama i Ewy, normalnie, historię ludzkości znamy, wiemy, co się wydarzyło, jakie są tego konsekwencje, że oni od samego początku, to znaczy ten naród wybrany, wiara, Abraham, wierzący Żyd, oni się buntowali przeciwko Bogu od samego początku, nawet wtedy, kiedy Mojżesz na górę poszedł po przykazaniu, to wtedy, kiedy zszedł, no to oczywiście, że musiał potłuc te przykazania, tablice, bo proszę Państwa, cielec był uczyniony, krowę, że tak powiem, ze złota uczynili. A więc te tablice Mormona, one wszystkie były pobite. Dopiero drugie wydanie było już, bo Mojżesz naturalną siłą rzeczy, jako człowiek się tak wściekł, potłukł tam te pierwsze. No. Także razem balować lepiej, bo człowiek sam to może by nie zgrzeszył, tak samo jak i Adam i Ewa, żeby to był Adam sam. Och, jaka choroba będzie 20 stopni niedługo mrozu. To by może sam nie zgrzeszył. Och, żeby to Ewa sama była, to może Ewa sama by nie zgrzeszyła. Ale że to jak oni są razem, to tym gorzej, bo jest tak zwana psychologia tłumu. Jeden drugiego, drugi pierwszego, na baroton, zofajta. I po prostu jest źle. Dlatego Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Ja nienawidzę czegoś takiego, jak tłum, w sensie taki tłum, który czyni zło. Bo ja to widzę, znam procesy psychologiczne, które zachodzą w takich ludziach, że w grupie człowiekowi łatwiej jest zgrzeszyć, dużo łatwiej, a zwłaszcza wtedy, kiedy ma ciągoty do czynienia zła, a dość wcześnie takie ciągłoty u człowieka były, prawda? Ja w tym momencie i zgodziła się żona na odwyk się zgodziła, ale po paru tygodniach pani kurator zwolniła ją, proszę szanowny gości, zwolniła ją z odwyku. I znowu zaczęła się komedia i po paru dniach pani kurator, przepraszam, ja się trochę denerwuję, jestem też wesoło współzależniona, i mnie nas do sądu to wszystko podała, że ja... No bo tamta zaczęła pić. Wymagający byłem, oczywiście, czasami to były też krzyki, bo te współzależnienie to już wychodziło, nie stosowałem, że ja nie byłem ojcem Mozarta czy Paganiniego, którzy tam bardzo ich pili i w piwnicy zamykali, ale to dzięki nim tym mamy wielkich tych artystów i co grać. I do tej pory to już jest 18 rok, to 15. Teraz właśnie tam popisałem dużo tych dokumentów do nowego rządu. Nie wiem, czy coś to przyniesie skutki, boleję nad tym. Jest daleko, dzwoniłem do urzędów, teraz też do MOPS-u. No śmieją się ze mnie dalej. Szkoła nie chce, nie chodzą do szkoły. Odpuszczają, 120 godzin syn opuścił w tamtym semestrze, w tamtym tygodniu zadzwoniłem, w 3 dni znowu nie był. Nikt za to nie odpowiada. Nie wiem, co się dzieje. Być może to jest Polska jakaś CD, czy ja już rozumiemy, nie wiem. Panie Marku, to dajmy teraz tutaj głos naszym gościom. Ja bym chciał, żeby ktoś może pomógł dla tych dzieci, może ktoś z Państwa jakoś. Ja nie dam rady, już wszyscy ze mną walczą. Jeszcze bym się podjął. Dostałem wyrok w zawieszeniu, rok na 5 lat i za zadośćuczynienie 18 tysięcy, żonie 10 i tam dzieciom. No to jest komedia. Ja kształciłem dzieci, dbałem o to wszystko. Ja nie rozumiem. Na jakim uciekłem dobrze do Niemiec? Znowu z prokuratury dostałem wezwanie, jakieś nękanie telefoniczne. Wyroku pisze, przepraszam, jeszcze może minutkę, tylko pani sędzia z sądu okręgowego pisze, że ja chodziłem po urzędach, że tam coś, że alkoholiczki, używałem tej nazwy. Ja szukałem pomocy dla tej mojej alkoholiczki. Jest komedia. Tragikomedia. No, skomplikowana sytuacja, panie Marku. No, dziękujemy za ten głos i teraz posłuchajmy tutaj jeszcze naszych gości, co jeśli ktoś by zechciał się, ktoś mi pomóc w jakimś sensie troszeczkę, nie, dla dzieci. I jeszcze raz proszę i błagam, to jest jakaś tragikomedia, żeby może do urzędów ktoś zadzwonił. Jest tragedia z dziećmi, no ja nie rozumiem, 4 dzieci, starałem się, wychowywałem. Ludzkie pojęcie. Tak. My tu, panie Marku, no cóż, to my tu możemy tylko skomentować i panu coś jakoś ewentualnie zasugerować, ale
No trudno, żeby tutaj nasi goście dzwonili gdzieś do urzędu, bo coś... sytuacja, no, w jakimś sensie, jakieś, no ja sam nie dam rady, rodzina się rozłożyła, nikt z urzędów Marku... odpowiedzialnych, jak powiedziałem w skrócie, nikt nie odpowiada. Dajmy teraz... Dziękujemy, panie Marku. Rodzina się rozłożyła i czyja to wina była? Sytuacja, którą opisuje pan Marek, to też, też chciałbym, aby pan, panie Marku, też, też zrozumiał, też tutaj ojciec to nadmienił. Każda sytuacja, którą, także taka, którą pan opisuje, bardzo, no, to było słychać w głosie, bardzo taka dramatyczna, trudna i niezwykle złożona, tak, bo mamy do czynienia nie tylko z pana relacją z małżonką, ale też relacją z dziećmi, jak rozumiem, z tego co zrozumiałem, dzieci są niepełnoletnie. No to jest sytuacja, która ma bardzo dużo takich, byśmy powiedzieli, wątków bardzo trudnych, tak. Tutaj pan opisał te zdarzenia pod kątem takim też i pomocy społecznej i takich zagadnień dotyczących uzależnień i prawa rodzinnego, ale no słyszymy tutaj też, że prawa karnego, no to są takie rzeczy, które są bardzo skomplikowane i pan o tym oczywiście najlepiej wie. Ja tak słuchałem pana i tak się zastanawiałem, jak tutaj można i co można tak naprawdę w tym momencie pomóc. No trudno mi udzielać jakichkolwiek porad, no nie znając tak naprawdę takiego materiału faktograficznego, że tak powiem, przedstawionego z perspektywy chociażby dokumentów, czy z perspektywy pewnych kontekstów, sytuacji i tak dalej. Znaczy, tak słuchając pana, jak gdzieś też tak to odczuwałem, że popatrzcie też, drodzy państwo, jak to jest, jakby obojętnie jakie było takie tak naprawdę źródło tych problemów, które pan nam uprzejmie tutaj przedstawił, to uzależnienie jest pewnym elementem, pan nawet sam chyba dwu czy trzykrotnie określił siebie mianem osoby współuzależnionej. I uzależnienie, w ogóle jeżeli mówimy o tym, to znowuż tutaj koledzy o tym to nakreślili bardzo mocno. Uzależnienie wiąże się z występowaniem tak pewnego rodzaju kosztów, które tak naprawdę trudno oszacować to z jednego powodu, ponieważ one gdzieś tam promieniują na przyszłość, tak? Bez względu na to, jakie były konteksty uzależnienia w pana rodziny, pan o tym wspomniał i pana to dotyka, i dotyka to pana dzieci, dotyka to pewnych decyzji, pewnych sytuacji. Ja jedyne, co tutaj no, przychodzi mi do głowy, z perspektywy takiej porady, którą no, nie chciałbym, żeby pan też jakby bez niczego, to na pewno ja bym bardzo mocno zwracał w tego typu sytuacjach, by miał pan po prostu adwokata, by miał pan obrońcę, by była taka osoba, która udzieli panu po prostu takiej trwałej porady i będzie dla pana wsparciem takim prawnym. Tylko no, tyle mi do głowy przychodzi w tym momencie. Jaką bronią, morderców bronią, wiesz, niedługo wojna będzie, to będzie akurat. Na wieki wieków, amen. Agnieszka Kraków. Witam panią. Ja tutaj chciałam też... Na akurat. Człowiecze. Pieniądze, które mieliśmy na przykład od mojego dziadka i z mojego spadku, wziął i sobie poszedł z kochanką. A cały majątek nasz małżeński niestety moja córka przepiła. Bo mając 16 lat, już jak miała 16 lat, tatuś zaczął podawać jej alkohol. No, jeździła tam do niego, bo ja nie chciałam, żeby miała zerwany kontakt z ojcem. Ja miałam ten zerwany kontakt i przyjechała kiedyś i skakała z radości, jak ją tatuś przywitał. No ja ją pytam, jak, no wiesz, no kielicha mi dał. No myślałam, że padnę. No i co? I dziewczyna nie skończyła nawet zawodówki. No, zawodówki nie skończyła, bo nie, pół roku po prostu nie chodziła w drugiej klasie. A przez ostatnie 3 lata ja musiałam stamtąd uciekać, bo to był dom teściów. Ja musiałam stamtąd uciekać po stanie zdrowia. I przez te ostatnie 3 lata ja nie słyszałam od niej żadnego innego tematu, tylko właśnie alkohol. Alkohol, urywane filmy. Więc nie wiem, czy do tego nie dodała jeszcze jakiś z kolegami jakiś używek, bo ciągle jej się tak podobały te urywane filmy. I po prostu straciłam dziecko. Całkowicie straciłam dziecko. No co, ona później jak zeszła w ciąży nawet piła, bo to jak jeszcze tam... jeździłam co jakiś czas przy mnie po prostu. Poszła sobie, bo mąż przyszedł i akurat przyjechał wtedy, jeszcze żył i wrzeszczał na mnie to ona, że prawda, ona ma tego dość, ona idzie sobie na piwko.
w ogóle nie dał sobie nic powiedzieć, a teraz dziecko chore na ten zespół Downa i znowu na mnie zwala wina. Na ślub mnie nie zaprosiła, w ogóle mnie na żadne nie zaprosiła. Zerwała ze mną kontakt już 6 lat temu całkowicie, a teraz całą winę zwala na mnie. Babcia jej spełniała wszystkie zachcianki, bo też chciała pokazać, jaka ona jest lepsza ode mnie. A ona, babcia jej kupowała, prawda, na przykład jakieś wielkie ciuchy drogie, radiomagnetofon, no ona to sprzedawała po prostu na swoje uzależnienia. I teraz cały majątek mój małżeński tak samo poszedł jej na jej uzależnienia i tutaj mówi, że bo ja złożyłam o alimenty, myślałam, że może to jej coś pomoże, a ja nie mam teraz nawet na lekarstwa, więc to był ostatni mój ruch, prawda, bo gdzie indziej w ogóle nie mogłam nic zyskać. Mąż nie pracował 10 lat przed śmiercią, więc nie dostałam też renty po nim. I po prostu wszystko na mnie teraz zrzuca. Więc no. I to trwa, Pani Agnieszko, ten... No. Podział między wami. Trwa to wszystko nadal? Tak, trwa cały czas i ja w ogóle nie mam kontaktu w ogóle ani z nią, nie mam kontaktu, ani nie znamy się w ogóle z wnukami, w ogóle się nie znamy. A jej męża widziałam tylko raz na sali sądowej i wcześniej jak prosiłam, bo właśnie jak urodziła pierwsze dziecko, to byłam w MOPS-ie i prosiłam, żeby sprawdzili, jak ona się opiekuje tym dzieckiem. Bo wiedziałam, że jest uzależniona i oni tam widocznie powiedzieli, że ja byłam u nich i dostałam telefon od tego jeszcze wtedy niezięcia, że no nie będę tutaj się wyrażać, ale z takimi pogróżkami naprawdę, że to się w głowie nie mieści. No. Pani Agnieszko, no, no dziękujemy za to świadectwo, no, no dramat jest, co tu dużo mówić. No, no nie mam kontaktu ani z dzieckiem, ani z wnukami w ogóle. Tak. No i nie będę składać, bo nie chcę o ten kontakt z wnukami, bo nie chcę, żeby znowu tym dzieciom namieszali tak, jak moja teściowa namieszała w głowie mojej córce i żeby później znowu gdzieś się uciekały te dzieci też, nie daj Boże, do jakichś uzależnień właśnie. No. No. Tak jest. Dziękuję bardzo, Pani Agnieszko. Ja to oddałam wszystko Panu Jezusowi. I po prostu poprosiłam Pana Jezusa, żeby się tym zajął, bo ja po prostu nie mogę, no, już w tej chwili. Tak, no. Tak, to co można, bo Pani robiła. Tak. I niech Pani też, ale to oddajmy głos naszym gościom. Bóg zapłać Pani Agnieszko. Tak, tak. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję. Tak, myślę, że to co Pani opisała, ojej, to jest chyba największy taki też dowód pokazujący znowuż to, o czym my tak surowo, statystycznie chcemy pokazać w kosztach. A Pani pokazała właśnie te koszty w postaci pewnej relacji, tak? Pewnej relacji, która została zerwana przez używki i pewnej relacji, która gdzieś tam jest, tak byśmy powiedzieli, w pewnym sensie dziedziczona, tak? Czyli ten dramat jest w kolejnym pokoleniu. Tutaj to co Pani powiedziała, ta perspektywa duchowa, ta perspektywa oddania tego Panu Jezusowi, tutaj cytując Panią, ja mogę powiedzieć w takim sensie, tak myślę o tym, o czym Pani mówiła, też ostatnio miałem okazję rozmawiać z pewnymi dziadkami, którzy walczą o opiekę nad, nie tyle opiekę, co o kontakt nad, ze swoim wnukiem. Oczywiście tutaj nie ma gotowych recept i Pani zna najlepiej tą sytuację. Ja myślę, że zawsze jest coś, czego trzeba się trzymać i Pani z perspektywy wiary, mam nadzieję, to ma. To jest nadzieja. To jest nadzieja na to, że w pewnym momencie dojdzie do pojednania, dojdzie do jakiegoś dialogu. Ja mam świadomość tego, że między Wami, między Panią i córką zostały, można by tak obrazowo powiedzieć, zerwane liczne mosty, tak? Pani nie nawiązała relacji z wnukami. Domyślam się tylko, bo nie jestem dziadkiem, jestem ojcem, ale domyślam się, że tego Pani brakuje i pragnęłaby Pani tego, doświadczyła Pani wiele cierpienia. Ale nadzieja to jest coś, czego nikt nie ma prawa Pani odebrać. I proszę pamiętać też o tym, że ta nadzieja, która wynika u Pani z wiary, żeby ona była. Bo tak naprawdę to jest pewien element, który
No daj Pani Boże, że w pewnym momencie doświadczy Pani spotkania i z córką, i z dziećmi, czyli z Pani wnukami, a myślę, że Pani jako osoba wierząca ma świadomość tego, że cuda zdarzają się w takich relacjach, naprawdę, uzdrowienia, tutaj wymagane jest też uzdrowienie tylko takie emocjonalne, fizyczne, ale też uzdrowienie duchowe, ja nie mogę to nic więcej też powiedzieć, bo to Pani najlepiej zna i proszę nie tracić nadziei, bo naprawdę to jest coś, co Pani ma i tego nikt nie ma Pani prawa odbierać. Halo, Radio Maryja, szczęść Boże. Niech będzie konferencja z Jezusem Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Marek ze Starogardu. Ja chciałem zabrać głos. Pozdrawiam szanownego ojca oraz zaproszonych gości. Pozdrawiam. Jestem lekarzem. Od lat próbuję pomagać ludziom uzależnionym. I jeżeli chodzi o koszty, które są związane z problemem alkoholowym, myślę, że największe są to koszty, bo ja nie słuchałem Państwa audycji od dzisiaj z początku, ale chcą zabrać głos, chcę powiedzieć, że te koszty, one są najistotniejsze właśnie w takich kosztach ogólnoludzkich, jeżeli chodzi o straty, prawda, właśnie w rodzinie, w relacjach społecznych, w degradacji całego społeczeństwa, całych społeczeństw, można powiedzieć, bo to jest taka gangrena, która toczy naszą współczesną cywilizację, nie tylko alkohol, ale generalnie wszystkie uzależnienia. Alkohol jest chyba takim najbardziej powszechnie używanym. Ja myślę, że trzeba byłoby podejść do tego problemu tak bardzo szeroko i instytucjonalnie, ponieważ moim zdaniem walka z alkoholizmem jest hipokryzją w momencie, kiedy w każdym sklepie za ladą mamy galerię alkoholi, w każdym CPN-ie 24 godziny na dobę za ladą, za kasą mamy galerię alkoholi, kiedy w każdym filmie, na wielu programach, w wielu stacjach telewizyjnych co 15 minut lecą, no fakt, pięknie zrealizowane reklamy różnych gatunków piw, które można powiedzieć wczują ludzi w kierunku picia i namawiają do tego, które powodują, że ludzie myślą, że nie picie alkoholu to jest jakaś patologia, a picie jest normą, że piwo to nie alkohol, tylko napój chłodzący. I w tych warunkach no rzeczywiście jest bardzo ciężko przetłumaczyć osobom, które piją, fakt taki, że alkohol jest toksyną, jest neurotoksyną, która mózg uszkadza bezpowrotnie i degraduje człowieka i degraduje w człowieku te nasze najistotniejsze cechy ludzkie, ponieważ niszczy krytycyzm, niszczy uczuciowość wyższą, obniża naszą kulturę, ponieważ ludzie, którzy piją regularnie alkohol, co jest najistotniejsze, bo nie trzeba pić dużo, żeby być alkoholikiem, tylko pić regularnie. Ktoś, kto pije regularnie jedno piwo, dwa piwa dziennie, czy tam co drugi dzień, no trudno powiedzieć o nim, że chodzi pijany, no bo pewnie pijany może nie być. Ale znam alkoholików, którzy w życiu nie byli pijani, bo właśnie ten schemat picia stosowali. Natomiast no, są alkoholikami, bo muszą pić po to, żeby czuć się dobrze. Bo jak nie wypiją, no to jest wielka tragedia w samopoczuciu. Właśnie to najistotniejsze jest to, że alkohol niszczy człowieka i dla osoby pijącej te skutki picia negatywne, jeżeli już są odczuwalne, to z reguły świat wokół niego i wszystkie relacje już leżą w gruzach. Bo najistotniejsze jest to, że przez wiele lat takiego regularnego picia ta osoba nie czuje tego, że się niszczy oraz nie widzi tego, że niszczy wszystko wokół siebie i wszystkich, jeżeli chodzi o rodzinę czy relacje z innymi ludźmi. I właśnie jak już dostrzega ten fakt, to z reguły no, to życie jest już zatracone na tyle, że rzeczywiście no, niewiele jest do tego, żeby ratować. Przed chwileczką jeden ze słuchaczy mówił właśnie, jakie ma problemy gdzieś tam ze wschodniej Polski, jakie miał problemy, czy też ma nadal, z powodu tego, że jego małżonka pije. Ja mu wierzę, ponieważ wielokrotnie spotkałem się z takimi sytuacjami, w których właśnie mężczyźni próbujący spowodować leczenie swoich żon, które są osobami uzależnionymi, napotykali bardzo duże trudności. Zresztą panie także, ale ustał się taki schemat, że mężczyzna jest, że to mężczyźni piją, nadużywają alkoholu, natomiast kobiety niekoniecznie. Jest to rzadsze. Jest to złudne, ponieważ i tu jest bardzo duży problem, tylko no, panowie piją inaczej i szybciej to widać, natomiast panie piją właśnie trochę mniej, natomiast często
I jeżeli już to widać, no to ten proces tej psychodegradacji, czy też degradacji somatycznej już jest dosyć mocno nasilony. Ja myślę, że teraz w tych działaniach zmierzających ku temu, żeby to jakoś walczyć z problemem alkoholowym, przede wszystkim powinniśmy postawić na edukację, ponieważ to, co się dzieje w mediach i to, jakie łatwy dostępne, jak łatwo dostępny jest alkohol, powoduje, że ta granica wieku inicjacji alkoholowej się obniża. Ja miałem na oddziale pacjentów, którzy w 17-18 roku życia mieli już majaczenia alkoholowe, bo pili od 12 czy tam 13 roku życia. Najmłodszy pacjent, jaki zmarł na oddziale z powodu majaczenia, którego osobiście jako lekarz woziłem pogotowiem od 14 roku życia, w stanie głębokiego upojenia, zmarł w wieku 21 lat, w ciężkim majaczeniu z dużą, głęboką psychodegradacją. Natomiast właśnie piwo to jest alkohol i piwo zaczynają pić dzieci. Są też kulery tak zwane, prawda, czy jakieś takie napoje alkoholizowane, które piwem się nie nazywają, ale są napojami alkoholowymi, które służą właśnie temu, żeby się wprowadzać w stanie upojenia. I to są takie trunki najczęściej no, spożywane przez dzieci czy też młodzież, no bo trudno określić, czy człowiek w 14-15 roku życia jest człowiekiem dorosłym, bo nie jest, jest dzieckiem. Bywa tak, że dzieci w tym wieku piją po jednym, dwa, czy latem nawet do 3-4 piw na dobę. Jest to coś strasznego, bo jeżeli, prawda, osoba dorosła zaczyna pić, no to z reguły jej mózg już jest wykształcony. Zdobywa jakąś wiedzę, jakąś pozycję, zawód, no i się niszczy. Natomiast jeżeli dziecko zacznie pić w tym wieku, to ono nie ma szansy na jakikolwiek rozwój, bo jego mózg się już w sposób nieprawidłowy, patologiczny kształtuje. No jeszcze gorsza jest sytuacja, prawda, jak gdzieś tam od dziecka, od życia płodowego matka pije i uszkadza jako ten zespół FAS, prawda, to wtedy jeszcze totalna tragedia. Ale właśnie powinniśmy walczyć z problemem alkoholowym w tej chwili, eliminując reklamy, wprowadzając właśnie edukację na temat szkodliwości picia. No i eliminowanie tak dużej ilości i tak no, stojącego na widoku i sztującego ludzi stojących czy też kupujących różne produkty, żeby jeszcze kupili ten alkohol przy kasie, no bo za kasą, prawda, są dziesiątki różnych pięknie opakowanych butelek, w których znajdują się różne alkohole. Ja myślę, że na to powinniśmy zwrócić uwagę w tej chwili i położyć główny nacisk, żeby edukować ludzi o szkodliwości picia. Wtedy oddziaływanie tych reklam oraz no, jak gdyby stosunek do picia może się zmienić. Jest dopiero szansa na to, żeby zacząć robić coś z alkoholizmem, który no, jest tak powszechny. Dziękuję bardzo, bo już za długo mówię, nie chcę aż tak bardzo zabierać czasu antenowego. Bardzo dziękuję pani Marku za ten głos. Szczęść Boże. Czy słusznie pan tutaj zwrócił uwagę na istnienie kosztów społecznych problemu alkoholizmu w tym konkretnym wypadku. Natomiast ja nie do końca się zgadzam z tym, że zakazanie reklamy byłoby skutecznym elementem, zakazanie reklamy, czy też w ogóle zakazanie w jakiś sposób eksponowania produktów alkoholowych w sklepie byłoby skutecznym elementem walki z alkoholizmem czy przeciwdziałaniu mu. Wydaje mi się, że spożywanie alkoholu jest raczej takim elementem bardziej społeczno-kulturowym, aniżeli celowym działaniem marketingowym. I alkohol był, jest i prawdopodobnie dalej będzie dość głęboko zakorzeniony tutaj w naszej środkowej części Europy, dokładnie w polskiej kulturze. I takie regulacyjne, instytucjonalne zakazy raczej się nie sprawdzają. Takie jest moje zdanie w tym zakresie. Ja myślę, że za mało się mówi o tym, że bo tutaj pan jako, jak zrozumiałem, jako lekarz podał przykłady majaczenia alkoholowego, nawet stanu, który jest już no, tak naprawdę traktowany jako, tak, jako tak zwana psychoza alkoholowa i to też tak tutaj na marginesie, jeżeli ktoś doświadcza majaczenia alkoholowego, to on sobie leczy się bez zgody jako osobę de facto chorą psychicznie, bo mówimy tutaj już o objawach choroby psychicznej, która pozwala na leczenie w takim trybie nagłym. Ciemna karta pijaków, proszę państwa. Chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli mówimy o tego typu stanach, to rzeczywiście mówimy o takiej, jak pan wspomniał, bardzo silnej degradacji. I ja w trakcie konferencji dzisiejszej podawałem przykład
w sytuacji, kiedy lekarze mówili, że kobieta powinna pić alkohol w ciąży, żeby mieć tam wyższe współczynnik zużywanych krwinek, prawda? I myślę, że powoli, bardzo mocno, ale weszło do świadomości jednak takie zwrot, takie bardzo mocne zwrócenie uwagi na to, że pan też, te radiosłuchacze zwrócił uwagę na to ogromne niebezpieczeństwo po prostu uszkodzenia albo zabicia dziecka w fazie prenatalnej w wyniku spożywania alkoholu. Dziecko zabijać, po co rodziła, głupia prawa. Dziecko zabijać teraz. Tym, bo są te wielkie wywieszki mówiące o tym, że alkoholu do lat 18 nie sprzedajemy, tak naprawdę i tak dalej. Ale pan na przykład zwrócił uwagę na to, że alkohol doprowadza de facto do niszczenia takich procesów neurologicznych, tak? Dziecko, które pije alkohol w wieku 12 lat, to prawdopodobnie będzie miał w przyszłości pewne konkretne, solidne problemy, chociażby z koncentracją uwagi, z umiejętnością skupienia się w pewnych sytuacjach. Dlaczego? Dlatego, że jej mózg, jeżeli nawet nie źle ukształtowany, to na pewnym etapie mógł zostać po prostu pewne procesy neurologiczne, które występują w tym dynamicznym okresie rozwojowym, jakim jest okres nastoletni, po prostu mogły zostać na przykład uszkodzone poprzez, nie wiem, spożycie dużej ilości alkoholu we krwi. Być może w przestrzeni medialnej my cały czas za mało o tym mówimy, tak? Być może za mało na przykład w przestrzeni internetowej i po prostu realnych takich na przykład, nie wiem, zrobionych z pomysłem kampanii marketingowych, które po prostu mówią wprost, że picie alkoholu przez dziecko to jest po prostu, to jest pewnego rodzaju... Morderstwo. No to tak. Jest tak naprawdę powolne zabijanie konkretnego człowieka, tak naprawdę. Być to, może jest tego za mało. No przecież to jest kwestia kultury picia, tak? Uczenia kultury picia, bo to jest zabawne, bo z Rosjanami parę razy rozmawiałem na ten temat i oni uważają, że my jesteśmy barbarzyńcami. Bo oni jak siadają do wódki i faktycznie siadają do wódki, to oni najpierw przygotowują jedzenie tłuste i konwersują głównie. Tak? Fakt, że tam wchodzą na wysokie obroty w końcu, no to różnie się kończy, ale to... Ale generalnie chodzi o spędzenie czasu przy jedzeniu, przy alkoholu i przy dobrej biesiadzie. Tak? Oni uważają, że my z kolei bardzo szybko wchodzimy w taki stan... Zwróciłeś uwagę na to, zresztą to jest dostępne w danych statystycznych. Polacy nie mają tak dużego problemu z nadużywaniem alkoholu, czy w ogóle z alkoholizmem. Jednak jeżeli już piją, to raczej na umór. To prawda, to właśnie do tego zmierzam, tak? Do tego zmierzam. Natomiast też spotkałem się, podróżując po krajach wschodnich, z właśnie taką inną kulturą picia, że ten alkohol nie jest celem samym w sobie, tylko jest dodatkiem. To zupełnie czegoś innego, tak? Bo z jednej strony można straszyć ludzi i słusznie, znaczy w przypadku dzieci to absolutnie. On porobi takie klipy, które pokazują, co się dzieje z mózgiem dziecka w chwili, kiedy ma dostęp do alkoholu. Może to by nawet najbardziej zagorzałym alkoholikom otworzyło po prostu myślenie, co się dzieje z ich dziećmi, tak, kiedy przyzwalają na to. Z drugiej strony myślę, że no, kij i marchewka warto by też uderzyć w kampanię taką reklamową pokazującą kulturę picia, tak, że po prostu, że alkohol nie jest czymś, czym się musi kojarzyć z leżeniem w rowie. Tak. Na różne sposoby na temat gdzieś tak. Na jedne osoby działa po prostu, na jedne osoby działa przerażenie, na inne działa po prostu estetyczne podanie tematu, tak. A my tymczasem cały czas się zamykamy, poruszając te wszystkie tematy w takich ramach grozy kompletnej, tak. Tak jakbyśmy po prostu, tak jak na początku programu tutaj powiedziałeś, że takie wrażenie, wydaje się być takie wrażenie ogólne, że uzależnienie, alkoholizm spada z torku na środę, tak? Że ludzie kładą się do łóżka po prostu zdrowi i trzeźwi i nagle budzą się w tą środę i nagle po prostu mają majaczenia pijackie, tak? Przecież to trwa latami, tak? To jest proces, który trwa latami. Wszyscy specjaliści od tematu potwierdzą, bo to są etapy, trzy główne etapy takie, które tego prowadzą. Więc te wszystkie akcje, które de facto skupiają się na ostatnim etapie, są przeciwskuteczne, bo tak, osoby, które zaczynają przygodę z używkami albo z uzależnieniami, tego ostatniego etapu jeszcze nie widzą, jest dla nich kompletnie nieczytelny, a osoby, które są na tym ostatnim etapie, że po prostu dla nich to już nie dociera, bo już jest za późno, tak? Także myślę, że podejście, kampanie i sposób docierania z tematem do szerszego grona osób powinien być zróżnicowany, skupiony na początku tej drogi, tak? I tu nie chodzi o alkohol, tylko wszystkie możliwe uzależnienia. Do czego prowadzą uzależnienia? A nie na finalnym etapie, kiedy jest już za późno tak naprawdę i trzeba już naprawdę twardych leków psychotropowych, żeby leczyć takie lub inne uzależnienia. No takie jest moje zdanie. Od
Najpierw mamy telefon. Radio Maryja, halo. Dzień dobry. Serdecznie witam szanownych gości, księdza prowadzącego. Ja chciałem pani Michał z Warszawy. Ja chciałem z innej strony spojrzeć na to, o czym panowie mówią. Wydaje mi się, że jednym ze sposobów zapobiegania tym wszystkim szkodliwym nałogom jest nieustanne podnoszenie kultury życia rodzinnego. Ta kultura, to jej składnikami to jest oczywiście kultura miłości, którą Kościół stara się krzewić, wspierać, kultura moralna rodziny, kultura osobista, ale również kultura intelektualna i kultura fizyczna. Te wszystkie te środki mogą być bardzo skuteczną obroną przed wszystkimi patologiami. Jak ja widzę tą kulturę fizyczną znaczenie. Sport, rekreacja jako środek odnowy biologicznej poprawy, odnowy psychicznej, wspierany poprzez rodziców, to jest jeden z elementów. Ja kiedyś wyczynowo odprawiałem sport judo i pamiętam, że kiedy jeden z kolegów nałogowy palacz przyszedł po dłuższym okresie niechodzenia na treningi, to w końcu stwierdził, albo palę, albo trenuję, bo na treningu umrę, jak będę palił. Także sport, nie ten, który polega na kibicowaniu, tylko sport, który polega na rekreacji, albo wyczynie, albo rekreacji, odciąga od złych nałogów i to jest jedna z form terapii, na przykład narkomanów, dla narkomanów. Kultura intelektualna rodziny to jest albo nauczanie domowe, które wzmacnia niesłychanie więzi rodziców z dziećmi i podnosi autorytet rodziców, również douczanie domowe, pomoc rodziców w lekcjach. Nasza edukacja spadła bardzo nisko. Teraz trwa proces odnowy, odbudowy. Czy on zakończy się pełnym sukcesem, to czas pokaże. Natomiast rodzina pełni olbrzymią rolę. I ci rodzice, którzy rozumieją, że nie można dziecka zostawić polegać tylko na szkole, to oni w jakiś sposób zapobiegają schodzeniu dzieci na złe tory. Kultura osobista. To też jest bardzo ważne. To się wynosi z domu, z rodziny. Ja uważam, że Polska przetrwała zabory właśnie dzięki wysokiej kulturze rodzinnej. Właśnie ten kult podnoszenia kwalifikacji, bycia patriotą, to wszystko wynikało z kultury życia rodzinnego. Ta kultura, zaborcy starali się ją zniszczyć tak jak potrafili. Czy to Niemcy, Związek Radziecki okupując nas po II wojnie również starał się tą kulturę zniszczyć. Tu oddaję hołd nauczycielom, twórcom programów szkolnych, którzy zachowali wiele wartości nauczania, które wzmagały tą kulturę życia rodzinnego. Na chwilę obecną wydaje mi się, że kulturę życia rodzinnego wzmocniłyby, o ile takowe powstaną, studia zaoczne bądź wieczorowe dla zainteresowanych rodziców na temat tego, jak pomagać dzieciom na przykład w nauczaniu, w uczeniu się, jak rozwijać, wyszukiwać najlepsze wartości, które dziecko posiada jako wrodzone, jak przygotowywać dzieci do samodzielnego życia. Myślę, że to drugie płucze edukacji, nie tylko szkolna, ale ta domowa, czy pełna
jako nauczanie rodzinne, czy częściowa jako douczanie, wspomaganie rodzinne. Ja sam właśnie tym się zajmowałem i uważam, że dzięki temu jakoś moje dzieci będą funkcjonować i dadzą sobie radę w każdych warunkach. To są moim zdaniem, no, to może być bardzo skuteczny środek i bardzo potężnym sprzymierzeńcem jest Kościół. Natomiast polityka państwa nie odpowiada. Nawet tej ostatniej dobrej zmiany. Dlatego, że jest olbrzymie środki idą w administrację, która jest rozbuchana do niesamowitych rozmiarów, a brakuje pieniędzy właśnie na to, żeby sprzęt sportowy był tani, dostępny, wysokiej jakości, żeby były baseny tańsze. Koło mnie na Ursynowie lodowisko 15 zł na godzinę kosztuje. No to jest ktoś, kto ma dwójkę, trójkę dzieci, żeby dzieci pojeździły na lodzie, bo to jest wydatek niesamowity. No to dzieci. Panie Michale, wiele refleksji. Mógłbym temat ciągnąć, ale wydaje mi się, że to co najistotniejsze według mnie powiedziałem. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli mnie wysłuchać i serdecznie pozdrawiam z panem. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Znaczy znowu wróciliśmy na temat rodziny, tak jako podstawy zdrowego życia przyszłości, tylko przy całym szacunku do naszego rozmówcy, bo ma oczywiście rację, ma swoją rację i dużo ma rację w tym, co mówi, ale sama kultura niczego nie zapewnia. Ogromna część dzieciaków i ludzi, którzy są uzależnieni od wszelkiego rodzaju używek i są zagrożeni sytuacjami takim, tego typu, pochodzą z dobrych rodzin. Ludzie z kultury osobistej na co dzień, tak? Rodzin inteligenckich, oczytanych i tak dalej, tam jest mnóstwo patologii. Ludzi, którzy w związku z tym, że nie mają normalnego kontaktu z rodzicami, popadają w nieszczęście, o którym mówimy się cały dzień. Także sama kultura niczego nie ratuje. Sport też niczego nie ratuje. W rodzinach sportowców też jest osamotnienie. To są szczególne przypadki, gdy dzieciaki są od maleńkiego trenowane w mistrzów, tak? I w związku z tym nie mają kontaktu z rodzicami, którzy ich tylko wymagają. I to jest też gotowy przepis przecież na nieszczęście, kiedy taki młody człowiek dorośnie, jest wybitnym sportowcem, a ma problemy z używkami na przykład. Zresztą są znane przykłady nie tylko piłkarzy, sportowców. Także to nie jest rozwiązanie. To absolutnie nie. Rodzina tak, ale narzucenie nie można narzucić wszystkim kultury, a sama kultura niczego nie załatwia. Także tutaj się nie zgodzę ze słuchaczem. Ja myślę, że to, o czym powiedział nasz radny słuchacz, to, o czym ty mówisz, moglibyśmy to połączyć pod jednym warunkiem. Weźmy pod uwagę na przykład kształtowanie kultury, jak radny słuchacz pan powiedział tutaj, kultury intelektualnej czy kultury sportowej, jasne, ale w momencie, w którym jednocześnie będziemy budować relacje w rodzinie. Bo na przykład ja mogę kształtować kulturę fizyczną moich córek poprzez, tak jak tutaj pan wspomniał, zapewnienie im godziny czy dwa razy w tygodniu po godzinie jazdy na łyżwach, prawda, za 15 zł, jasne. Ale mogę zrobić to też w ten sposób, że pójdę z nimi na te łyżwy. Ja zainwestuję dla siebie też 15 czy 20 zł, ale my jednocześnie na przykład razem będziemy uczyć się jeździć na łyżwach, razem będziemy upadać, razem będziemy się śmiać, razem będziemy potem to wspominać. A więc my z jednej strony kształtujemy kulturę fizyczną poprzez, nie wiem, zapewnienie dostępu do jakichś tam form działalności, działań aktywnych, ale z drugiej strony my jednocześnie spędzamy ten czas, inwestujemy de facto w ten czas. Kiedyś zresztą na antenie Radia Maria Robert Kościuszko, autor takich dość poczytnych książek dla dzieci o charakterze też historycznym, on zwrócił uwagę na to, że dzisiaj my musimy kraść czas dla rodziny. My jako mężczyźni musimy się wyspecjalizować w byciu złodziejem czasu dla rodziny. I my nie, jeżeli będziemy tutaj, ja się całkowicie z tobą zgadzam, my możemy kształtować naprawdę piękną kulturę języka. Na przykład ja powiem więcej, bardzo duża grupa osób uzależnionych, na przykład są to osoby, które są niezwykle inteligentne, są to osoby, które są bardzo często świetnie wykształcone, są to na przykład artyści, osoby, które są niezwykle wrażliwe też. Ale tutaj zwrócę uwagę na to jeszcze raz. My możemy kształtować kulturę rodzinną, kształtować pewne relacje. Więcej, ja znam sytuacje, w których na przykład, nie wiem, babcia z dorosłą wnuczką spotyka się raz w tygodniu na lampkę wina. Nie ma w tym nic złego, powiem więcej, jest coś w tym naprawdę bardzo sympatycznego. I może to być na przykład spotkanie z babcią
przy lampce wina, które potem będzie wiele, wiele lat jeszcze wspominane. I znowuż, nie możemy też tutaj podkreślić, nie możemy zwracać uwagi na to, że na przykład, nie wiem, alkohol, o którym tu wielokrotnie mówimy, że jest czymś, nie wiem, złym i jeszcze raz złym. My zwróćmy uwagę na coś innego. Alkohol może być pewnego rodzaju elementem na przykład występującym też, nie wiem, występującym w rodzinie, który będzie tak, to widać na przykład we włoskich rodzinach czasami, tak? Gdzie na przykład w pięknych domach gdzieś tam w północnych Włoszech, gdzie są winiarnie, tak? Gdzie to wino jest pewnego rodzaju elementem, pewnego rodzaju takiego kultu rodzinnego, taki pewien szacunek nawet do pewnego trunku, tak? To nie jest też tak, że oczywiście tam ludzie się nie upijają, pewnie się ludzie też tam upijają, ale pamiętajmy też o tym, że kształtowanie też tak pewnej kultury, chociażby kultury spożywania tego alkoholu, o czym wy mówiliście wcześniej, tak? No, tego de facto nie ma. Ja sam pamiętam znajomych, którzy mówili, że piją tak, żeby mieć reset, tak? Czyli de facto, żeby zemdleć, żeby się obudzić potem na nowo, prawda? No to jest działanie ewidentnie niszczące. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca prowadzącego i panów w studio i nie dzwoniłabym dziś, pociągle słucham i włączam się może za często, ale nie dzwoniłabym dziś, bo nie mam takich problemów i raczej wydawało mi się, że nie będzie mnie ten temat interesował. Okazało się, że jednak tak. Przede wszystkim uważam, w mojej rodzinie nie było takich obciążeń, ale uważam, że to jest w dużej mierze dziedziczne. Nie wiem, czy także panowie na ten temat mówili, bo słyszę o jakiejś konferencji. Natomiast nie wiem, czy też była poruszona sprawa na konferencji, bądź właśnie dzisiaj tu w tej rozmowie, że to wszystko teraz stulecie obchodzimy niepodległości. A czy myśmy się zastanawiali, jak wchodziliśmy w tę wolność? No może panowie o tym mówili, lub słuchacze. Po prostu ja pamiętam, mój syn był rocznik 76. I jak zaczęła się wolność, to zaskoczona byłam, bo to był młody człowiek, tą liberalizacją, nawet w szkole. On chodził akurat do takiej szkoły, której rzeczywiście, no nie wiem, były te nowe szkoły, niektóre prywatne, i mnie zaskakiwała stosunek nauczycieli do uczniów i taka liberalizacja, rób ta co chce, ta młodzież zaczęła niestety z zachodu, bo Europa, zaczęła, alkohol był coraz bardziej modny, ponieważ dawniej nie było reklam przecież alkoholu, a także modne zaczęły być narkotyki. Mnóstwo ludzi pogubiło się, i to, bo panowie mówili, że widywało się pijaków dawnych, znaczy w tym dawnym ustroju. Owszem, ale co do młodzieży, to jednak jakoś nie było to w takim stopniu jak potem, kiedy w latach 90. tu u mnie, nawet w moim domu, to po prostu i narkotyki, i alkohole, w ogóle to, co się działo, był taki okres terroru, że policja bała się tych młodych ludzi, to było, i to wrzucone było na żywioł, 96 mniej więcej rok. Dlatego mówię o tym, że należy także pomyśleć, jak ta Trzecia Rzeczpospolita, kiedy ta transformacja nastąpiła i przeformatowanie społeczeństwa, no bo ludzie nie mieli pracy, dzieci na to patrzyły, mając dostęp do tego, co Europa pokazywała, i nie szanowały rodziców. Rodzice nie mieli autorytetu, jak nie pracowali, tracili pracę. I to według mnie ogromną przyczyną w naszym, w nowym, prawda, w Trzeciej Rzeczpospolitej, to tego demoralizacja młodzieży jest o wiele była większa niż przedtem w tym złym ustroju. Niestety postawię taką tezę i mogłabym to udowadniać na przykładzie chociażby tego, jak obserwowałam syna, jego kolegów i w ogóle całe to pokolenie, które zastraszało wręcz rodziców, bo rodzice stracili kontakt i stracili kontrolę, a to pokolenie w tej chwili ma koło 40, to o którym mówię, a mając dzieci, następne pokolenia, no tak w takiej kulturze, że tak powiem, w cudzysłowie picia, te dzieci są wychowane, częściowo jest to dziedziczne. A co do kultury, to nie zgadzam się z panem, który przed chwilą powiedział, że kultura nic nie daje. Otóż zgadzam się z panem z Warszawy.
absolutnie duchowość, bo kultura to ten pan myślał o duchowości w pewnym sensie. Absolutnie, my straciliśmy duchowość, własność to wolność. Zaczęto lansować takie poglądy, prawda, że tylko ważne, żeby osiedla były otoczone, że własność, wolność, a gdzie jest duchowość, gdzie jest szacunek do człowieka, widać w tej aferze reprywatyzacyjnej, jak właściciel mówi, że ktoś jest jak śmieć. Więc jeżeli w ten sposób zaczęto w III Rzeczpospolitej od tego braku pracy, od transformacji, potem demoralizacji młodzieży, to ja oskarżam także to państwo moje, które doprowadziło też do tego, no pan Walcerowicz, już kończę, powiedział, że mieli prawo się mylić, bo to pierwszy raz, ale to było na żywym organizmie narodu wszystko i ja mam wielki żal. Natomiast jeszcze dodam, że podobno, tego ja nie wiem, bo nie pijam alkoholu, ale 75% w cenie alkoholu to jest podatek, więc alkohol jest tani, no to dobrze, że jest drogi, droższy, ale państwo czerpie z tego 75%, więc to też jest coś dziwnego, czyli zależy państwu na tym, żeby ludzie kupowali, czy nie zależy, no chyba zależy, skoro jest zysk. Bardzo to wszystko jest trudne, ale stawiam na to, że kultura jest bardzo ważna, że jednak pan nie miał racji po telefonie z pana z Warszawy, że przede wszystkim kultura społeczeństwa, którą zatraciliśmy na rzecz wolności, w sensie liberalizacji, że wszystko rób ta, co chce. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy pani Mario. Do widzenia. Z Bogiem. Z Bogiem. Ja się może na chwilę odniosę tylko do kwestii ceny alkoholu i struktury tej ceny. To istotnie, ma pani rację, dużą część ceny alkoholu stanowi podatek. I pani pytanie, czy państwo chce na tym zarabiać? Tak, jak najbardziej, dlatego te podatki istnieją i państwo na pewno zdają sobie sprawę z tego, że alkohol jest dobrym, na który jest relatywnie wysoka konsumpcja, bo obkłada takim również wysokim podatkiem, który akurat w tym wypadku jego wysokość dalej nie wpływa na to, że sprzedaż jest coraz mniej. Problem z tym podatkiem akcyzowym, bo tutaj jest głównie akcyza, polega na tym, że, znaczy to jest też próba znalezienia odpowiedzi na pani pytanie. Podatek akcyzowy w tym wypadku miałby również pełnić pewną funkcję polityki społecznej, kształcenia pewnych postaw, właśnie miałby zniechęcać do kupowania alkoholu. Natomiast pytanie, czy pogodzenie tych dwóch funkcji, czyli generowanie pewnych wpływów budżetowych wraz z kształceniem pewnej polityki społecznej w postaci przeciwdziałania nadużywania alkoholu, jest możliwe do zrealizowania przez państwo, tak? No i tutaj poruszamy się w tym obszarze, jaka jest rola państwa w przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym, zjawiskom uzależnień, i czy jest to rola pierwotna, czy wtórna. Moim zdaniem raczej wtórna, na pierwszym miejscu, zresztą dzisiaj wielokrotnie przywoływany temat rodziny, dopiero później państwo, ponieważ te działania państwa są często, wydają się być przynajmniej wzajemnie sprzeczne i trudne do pogodzenia. Ja tutaj muszę odnieść się do jednego stwierdzenia, które pani była uprzejma powiedzieć, i to muszę zaznaczyć. My nie mamy jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, że uzależnienie jest dziedziczne, i to bardzo mocno chcę powiedzieć. Są oczywiście sytuacje, w których na przykład syn mężczyzny, który był uzależniony od alkoholu, również jest od tego alkoholu uzależniony, ale my mówimy raczej tutaj o takim modelu biopsychospołecznym, tak? Tutaj na chwilę zostawię ten kontekst duchowy, który tutaj przywoływałem, bo rzeczywiście są pewne, nie wiem, pewne elementy, które mogą mieć charakter organiczny, nie wiem, pewnej takiej uległości, pewnej zdolności do przyjmowania alkoholu, tak? Dalej mamy pewnego rodzaju ukształtowanie w rodzinie, na przykład w rodzinie z problemem alkoholowym, gdzie, nie wiem, młody chłopak obserwuje zachowanie swojego ojca i na pewnym etapie mu ono imponuje i, nie wiem, imponuje mu jego, na przykład, nie wiem, agresywna postawa wobec mamy, tak, bo on wtedy się czuje mocny, a mamy pewne pierwsze badania, pierwsze obserwacje mówiące o tym, że pewne zachowania agresywne mogą też mieć pewien komponent uzależnienia,
A trzeci element to jest element przede wszystkim właśnie pewnego rodzaju społeczny, pewnego rodzaju przyzwolenia. Natomiast nie chciałbym, aby tutaj radio słuchacze, abyśmy pozostali tutaj w takim stwierdzeniu, że jak, nie wiem, mój tata czy moja mama byli uzależnieni od alkoholu, to ja też będę uzależniony od alkoholu. Nie, drodzy Państwo, to nie działa w ten sposób. My w ogóle, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, nie mamy naprawdę żadnych dostatecznych takich miarodajnych wyników badań, które by to potwierdzały. I też odwrócę tego o kulturze, my naprawdę nie umniejszamy tutaj roli kultury, tego, o czym Pani mówiła. Ja myślę, że też się zgodzimy. My mówimy o pewnego rodzaju takim dwutakcie, pewnym dialogu. Z jednej strony duecie, może bardziej. Z jednej strony mamy kwestię kultury, ale sama kultura rzeczywiście bez relacji, bez kształtowania pewnych relacji wewnątrz rodzinnych, bez aktywnego udziału rodziców w procesie wychowania, bez znajomości własnych dzieci, samo kształtowanie kultury nie wystarcza, tak? Konieczne jest tutaj pojawienie się tego drugiego, równie istotnego, a w moim skromnym zdaniem o wiele bardziej istotniejszego elementu w postaci kształtowania świadomych relacji w rodzinie. Świadomych. I jeszcze wracając do ceny alkoholu. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że podwyższanie akcyzy na alkohol, bo my jakoś tak się weszliśmy w alkohol generalnie z uzależnieniami, ale no, trudno. Podwyższanie akcyzy na alkohol powoduje spadek sprzedaży alkoholu i zmniejszenie wpływu do budżetu z tego powodu, a nie powoduje zmniejszenia odsetka osób uzależnionych od alkoholu. Bo osoba, która okazyjnie kupuje alkohol w sklepie, kiedy ta cena jest niska, kupuje go częściej. Nie codziennie, ale po prostu częściej. W chwili, kiedy ta cena jest bardzo wysoka, po prostu przestaje go kupować. Osoba uzależniona, tak stricte uzależniona, po prostu wyda każde pieniądze, żeby ten alkohol uzyskać, tak? I to kosztem rodziny, sprzedając meble, zabawki i tak dalej, i tak dalej. Pomijam szarą strefę, tak? Z której najczęściej korzysta osoba bardzo mocno uzależniona. Także zabawa akcyzą nic praktycznie nie dają oprócz obniżenia wpływów do budżetu. Halo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, syna jest zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Krzysztof z Malborka. Żałuję, że nie uczestniczyłem w konferencji. Bardzo dziękuję panom za ten przytomny głos płynący z rozgłośni. Ja słuchałem i panu wypowiedzi także w części telewizyjnej. I faktycznie uważam, że ten element, kiedy człowiek ma stres jakiś i to jest sposób pokonywania stresu, sięgnięcie po alkohol. Ja jestem praktykiem i mam już parę lat i trochę spostrzeżeń, ale także i kilka opracowań naukowych na ten temat z nim się zapoznałem. Jedno z nich mnie poruszyło, kiedy się dowiedziałem, że młody człowiek często może sięgnąć po alkohol, kiedy nie potrafi tańczyć. Bo kiedy wypije jeden kieliszek, drugi kieliszek, to już wtedy super tańczy. To, że robi z siebie pośmiewisko, widzą inni, trzeźwi. Natomiast on czuje się dobrze. On pokonał swój stres. To, że alkoholizm jest dziedziczny, to jest jedna bajka, bzdura i często uzasadnienie swojego czasem lenistwa wobec dzieci. A więc, kiedy człowiek nie ma sytuacji stresowych, kiedy potrafi jeździć na łyżwach, kiedy potrafi pływać, kiedy potrafi publicznie przemawiać, kiedy potrafi tańczyć, kiedy będzie potrafił jeździć na łyżwach? Wtedy, kiedy babcia, dziadek, matka czy ojciec, czy dobry wujek czy ciocia wezmą go na lodowisko. Nie będą się śmiać z niego, że on się przewrócił. Nie będą go puszczać między wspanej ale jeżdżących, tylko poświęcą mu trochę czasu. Kiedy nie będzie miał stresu płynącego, że będzie musiał wypowiadać się publicznie, a może być ministrantem i może mieć czytania w kościele w czasie mszy. Dlaczego nie potraktować tego w sposób jak najbardziej praktyczny? Jego nie interesuje wtedy, czy on mówi do dwóch, czy da do dwóch osób w kościele, czy do 2000 osób będących w kościele. Wchodząc w dorosłe życie, występuje publicznie zupełnie z innej pozycji. I w ten sposób ja uważam, trzeba by było podejść do tego. No, ja uważam, że problemem dzisiaj, może już nie, ale tak jak wcześniejsza przedmówczyni mówiła, że tam sięga po 90. rok, ja też
sięgam po tamte czasy i jak się pojawiły te tasiemce serialowe, kiedy słyszałem z ust jednej, drugiej, trzeciej babci, że ona nie widzi sensu życia, jeżeli nie obejrzy kolejnego odcinka. A gdzie są wnuczęta? A gdzie są dzieci? No ale ten niutuś, ten dziudziuś nasz to taki wspaniały, on da sobie radę w życiu, bo zgarnie ze stołu wszystko do siebie. No minie 15 lat. Boją się oni tego niutusia całego, bo jednak jeżeli pozostawi się tą naturę i pozostawi się sposób rozwiązywania problemów poprzez alkohol, no to, to mamy taki owoc, jaki mamy. I to nie jest wcale uzależnienie przekaz, że z ojca na syna alkoholizm. To jest po pierwsze zaszczepienie w młodym człowieku sposobu spędzania wolnego czasu, raz, i sposoby pokonywania swoich problemów. A to żaden sposób pokonywania problemów, tylko właśnie gaszenie stresu. A to, że mieszkanie się coraz bardziej zapuszcza, to jest owoc, że po 10-15 latach to widać, że ten człowiek ma dwie lewe ręce, ale dobrze się czuje, bo jest po jednym, drugim, trzecim kieliszku, prawda? Więc uczmy dzieci tańczyć, uczmy, wprowadzajmy na kółeczkach taneczne. Te małe, 3, 4, 5, 6 lat. Dzieci jak najbardziej są w miastach, tylko chcieć. Gminy na to wykładają pieniądze. Są różne inicjatywy, wspaniałe nauczycielki do tego są. Często z powołania, byśmy powiedzieli. Uczmy jeździć na łyżwach, pływać. Puszczajmy jak najbardziej, bądź ministrantem. A jeżeli jesteś ministrantem, to ja jestem w kościele i słucham, jak ty czytasz. A dlaczego ty dzisiaj nie czytałeś? Ktoś inny czytał. Albo czytałeś bardzo dobrze. Chociaż on się potknie raz, drugi, trzeci. Bardzo dobrze czytałeś. Zwróć uwagę na to. I to jest budujące. A to mówienie, że kultura, kultura, kultura i tak zła kultura, wszystko złe. To jest bajka. I to jest bajka, że genetycznie przekazuje się alkohol. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. I bardzo dziękuję za tą przypowieść o tańczeniu, bo to faktycznie jak człowiek jest mocno zmuszony różnymi środkami, to zawsze mu się wydaje, że pięknie tańczy. To prawda. I ma Pan rację, że de facto cały ten temat, który poruszamy przez dwa dni ostatnie i dzisiaj cały wieczór, sprowadzić można do jednego, do tego, żeby nauczyć się przezwyciężać lęki. Bo de facto wszelkie uzależnienia, niezależnie od tego, czy to jest oglądanie tasiemców, bo są osoby uzależnione na przykład od klanu, tak? Oglądają codziennie klan i są uzależnione, bo jak miłość. To jest podobne uzależnienie, jak nie wiem, jak alkoholizm. Ale większość tych uzależnień bierze się po prostu z braku umiejętności przezwyciężania lęku przed drugim człowiekiem, przed otworzeniem ust, przed rozpoczęciem nauki czegoś nowego. Myślę, że tutaj Pan pięknie zamknął klamrą całe te dwa dni konferencji w jednym prostym zdaniu. Musimy nauczyć się przezwyciężać lęki, musimy nauczyć nasze dzieci przezwyciężać lęki. Bo jeżeli dzieciak będzie pewny siebie, to będzie o wiele trudniej zejść mu na drogę uzależnień. Myślę, że to bardzo ładna puenta całego spotkania tych dzisiejszych, bo nie bardzo dziękuję za to słuchaczom. Ja myślę, że to też ten ostatni telefon jest o tyle cenny, że on pokazuje te przykłady, bardzo, bardzo trafne zresztą. No one właśnie pokazują, że mnie się przypomniał teraz cytat z kardynała Wyszyńskiego, taki znany bardzo cytat zresztą, który kiedyś podobno miał stwierdzić, że ludzie mówią często pieniądz, a ja wam mówię często miłość. I to znowuż można powiedzieć, że to jest taka perełka, prawda, ale zatrzymajmy się nad nią na chwilę i to tak jest. Ja też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czytałem jakiś czas temu taką kapitalną książkę pod tytułem jak wychować wierzące dzieci. Jest małżeństwo państwa Wołochowiczów, Piotra i Marioli. I to jest o tyle ciekawa książka, bo to jest książka pokazująca nie tylko kwestię wychowania dzieci w wierze, tak? Ale to jest też to, o czym na przykład tutaj na antenie Radia Maria wielokrotnie Państwo gajdy mówili o kwestiach też rozwoju takiego osobowościowego i duchowego człowieka. My mówimy o tworzeniu takiego ja prawdziwego, ja zgodnego z takim wyobrażeniem i z pewnego rodzaju takim zdrowym, rozsądnym i autentycznym spojrzeniem na własną osobę. Tak naprawdę ten właściwy obraz mojej osoby może powstać właśnie w momencie, który Pan opisał tak ciekawie, czyli w momencie, w którym te osoby mi najbliższe będą inwestowały czas we mnie, tak?
czyli będą jechały ze mną na te łyżwy, tak? To będą się ze mną, nie wiem, przewracały na tych łyżwach, będą obserwowały, jak ja to robię. To jest niesamowite, bo drodzy Państwo, tak naprawdę my, jeżeli mówimy o pewnej profilaktyce uzależnień, to też nie pomyślmy, że ci, którzy są już uzależnieni, że oni są, nie wiem, straceni, coś takiego. Nie, ale skupmy się na tym, co my de facto możemy zrobić, tak? Właśnie z tymi osobami, które wchodzą,